naprawdę wzbudzają ogromne kontrowersje, owszem, też zastanowienie, czy tak naprawdę jest tam polski rolnik, czy tak naprawdę o to chodzi, czy nie jest to odrębnie sterowane. To, że umieściła ten swój tekst bardzo dramatyczny, odebraliśmy jego bardzo pozytywnie, ponieważ zanurzona te problemy ukraińskie, walczącej Ukrainy. Warto być przyzwoitym człowiekiem. Proszę Państwa, przejdziemy od razu do sprawy, która wywołała wiele ostrych opinii, a nawet falę hejtu, której celem stała się konsul generalna Rzeczypospolitej Polskiej w Lwowie Eliza Dzwonkiewicz. Eliza Dzwonkiewicz opublikowała w mediach społecznościowych wpis odnoszący się do kwestii blokady granicy polsko-ukraińskiej. Jak Państwo widzicie, dzisiaj ze mną jest Artur Żak w Lwowie. Dzień dobry, Arturze. Dzień dobry, Pawle, kłaniam się nisko. W Warszawie też jest Wojciech Jankowski. Dzień dobry. Dzień dobry, Wojku. I Artur Żak w Lwowie. Arturze, śledziłeś sprawę, znasz ją, znasz też wpis, pani konsul. W rzeczy samej zjawił się PiS w mediach społecznościowych. Ta sprawa była bardzo gorąco komentowana w przestrzeni informacyjnej, zarówno polskiej, jak i ukraińskiej. Setki reakcji na Facebooku. Setki powieleń tego wpisu. Opinie na Ukrainie raczej w większości przypadków bardzo pozytywne i to zarówno od Ukraińców, jak i od Polaków mieszkających tutaj na Ukrainie. Dziesiątki moich znajomych powieliło wpis pani konsul. Ale teraz może zaprezentuję, przeczytam, co pani konsul napisała na swoim Facebooku, nie na Facebooku konsularnym, tylko na swoim profilu prywatnym. Nie mogę już dłużej milczeć, z miłości do własnej ojczyzny. Nie mogę udawać, że nie widzę tych hańbiących Polskę działań na granicy polsko-ukraińskiej. Przepraszam was, drodzy ukraińscy przyjaciele. To, co się dzieje, nie może być dziełem moich rodaków. Jako nastolatka dowiedziałem się, że podczas powstania warszawskiego stojący po prawej stronie Wisły Rosjanie w 1944 roku nie zgodzili się na śródlądowanie samolotów alianckich w celu uzupełnienia paliwa niosących pomoc walczącej w Warszawie, myślałem, że tak haniebnie mogą zachowywać się tylko Ruscy. Ostatecznie pomoc, która była przeznaczona dla powstańców, była zrzucana z tych samolotów wcześniej na przedpolach Warszawy, zupełnie przypadkowo i trafiała w ręce niemieckie. Byłam wówczas jako nastolatka przekonana, że tylko Ruscy mogą spokojnie patrzeć, jak inny naród się wykrwawia, że my, Polacy, nigdy byśmy czegoś podobnego nie zrobili. A dzisiaj co robią polscy rolnicy i przewoźnicy? Nie wierzę, że to Polacy. Prawdziwy Polak nigdy nie zadałby ciosu w plecy walczącemu o wolność sąsiadowi. Nie chodzi o postulaty, chodzi o formę protestu. Hańba i wstyd. Przepraszam walczącą Ukrainę. Przepraszam. Te słowa napisała pani konsul i tak jak powiedzieliśmy, wywołało to bardzo różne reakcje. Z jednej strony bardzo pozytywne, z drugiej strony od tych reprement, żebym tak to określił, do tak jak to określiłeś, do fali hejtu. Arturze, do tych twojej opowieści o reakcjach jeszcze na pewno powrócimy. Ja bym chciał, żebyśmy jeszcze pozwolili Wojtkowi powiedzieć dwa słowa, bo mamy gościa specjalnego, którego właściwie nawet dwóch gości specjalnych, których głos w tej sprawie będzie bardzo ważny. My później jeszcze to skomentujemy, ale teraz Wojtek Jankowski. Wojciechu, ty panią konsul Elizę Dzwonkiewicz znasz i znasz też funkcjonowanie polskiego konsula tu w Lwowie. Rzecz jasna znam od wielu lat, bo przecież 9 lat mieszkałem we Lwowie. Pani konsul chyba od 4 pełni swoją funkcję, być może się mylę. I gdy pojawił się ten wpis, w pierwszej chwili nawet nie zwróciłem uwagi, ponieważ tam była taka grafika, która zupełnie mi się jakoś inaczej kojarzyła i przeczytałem to z opóźnieniem, ale zobaczyłem, że to jest powielane, pojawia się w mediach społecznościowych i wtedy wiedziałem, że to jest coś ważnego. Panią konsul poznałem już kiedyś przy innej okazji, też na takich szlakach kresowych, bym powiedział, ale znam
pracę pani Elizy Dzwonkiewicz na miejscu w Lwowie. Wiem, ile serca, pracy, energii oddaje przede wszystkim współpracy z Polakami, którzy mieszkają na ziemi lwowskiej, stanisławowskiej, tam gdzie jest lwowski okręg konsularny. Też wiem, ile serca oddawała współpracy polsko-ukraińskiej i temu, by stosunki polsko-ukraińskiej były dobre, nie tylko poprawne, ale dobre, i jej zaangażowanie od początku. Przypominamy, że w czasie jej okresu pracy we Lwowie to był COVID, kiedy pani konsul nie opuściła Lwowa. Zresztą nie wiem, czy konsulowie inni wtedy wyjeżdżali. No i ta aktywna faza wojny, kiedy wszystkie inne konsulaty przestały funkcjonować. Był pan ambasador w Kijowie i konsulat we Lwowie, który na początku chyba w ograniczonym zakresie, a potem już w normalnym cały czas pracował, cały czas opiekował się również Polakami ze Lwowa. To konsulat zorganizował wyjazd Polaków, gdy zaczęła się pełnoskalowa wojna. Oczywiście nawet jak czasami mówię w skrócie wojna, to rzecz jasna chodzi o pełnoskalową wojnę. Myślę, że to byłaby bardzo długa opowieść. Wszystkie rzeczy, w których pani konsul brała udział i które, za które Polacy ze Lwowa, ze Stanisławowa byli jej wdzięczni, i też zdobywała sympatię Ukraińców jako przedstawiciel Rzeczypospolitej w Lwowie. Pawle. Wojtku, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Bardzo serdecznie Ci dziękuję o tym, że właśnie wspomniałeś o roli konsulatu i tej roli, którą pani konsul generalna pełni i mamy nadzieję, że będzie pełnić, czyli też kontaktu z Polakami, którzy mieszkają w obwodzie konsularnym, bo to jest nie tylko sam przecież obwód lwowski administracyjny, ale też Iwano-Frankiwski, czyli wcześniej Stanisławów. I teraz połączymy się z Marią Osidacz, dyrektor Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, czyli dawniej Stanisławowie. Dzień dobry, pani dyrektor. Dzień dobry, witam pana redaktora. Pani dyrektor, to zacznijmy od takiego pytania. Jak pani organizacja, Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego, jedna z najbardziej znanych przecież polskich organizacji na Ukrainie, jak wyglądała pani współpraca, jak wygląda pani współpraca z konsulatem generalnym w Lwowie? Jak pani ocenia współpracę z panią konsul Elizą Dzwonkiewicz? Organizacja, którą mam przyjemność zarządzać od 10 lat, prowadzi aktywną działalność na Ukrainie i to, że powstała z inicjatywy Polaków, lokalnej społeczności polskiej Stanisławowa, nie mogłoby też się odbyć bez aktywnej współpracy tejże społeczności z konsulatem generalnym. Chcę przypomnieć to, że dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników konsulatu w tym okresie, to centrum funkcjonuje. My od zawsze też podkreślam, że konsulat generalny we Lwowie, ten największy na świecie, zawsze miał, nie wiem, czy to jest poprawnie politycznie, miał szczęście do ludzi przede wszystkim. Tak to określam, dlatego że z każdą ekipą, która oczywiście na przestrzeni tych 10 lat mojego doświadczenia pracy z konsulatem się zmieniała, zawsze na pomoc dla organizacji polskich, dla centrum w tej szczególności była otwarta i pomocna. I mówię tutaj głównie o merytorycznej współpracy naszych placówek. Zawsze mogliśmy liczyć nie tylko na wsparcie finansowe naszych inicjatyw, ale też powiedzmy taką przyjazną, otwartą rozmowę o tematach, które w bieżących tematach się pojawiały. I ja nie ukrywam, że bardzo często, kiedy stawaliśmy przed jakimiś trudnymi wyborami w centrum, konsulowie do spraw współpracy z Polakami na Ukrainie zawsze służyli nam swoją pomocą. Taką pomocą również, jakby nic się nie zmieniło w tym okresie, kiedy jest też konsul generalna Eliza Dzwonkiewicz, tą współpracę nadal aktywnie prowadzimy i tak naprawdę już w tym okresie od pandemii po dzisiaj pełnoskalową wojnę nie wyobrażam sobie, żeby centrum też funkcjonowało bez opieki i bez tego wsparcia, dlatego że w tych trudnych czasach tak naprawdę działacze społeczni
są trochę pozostawieni sami sobie. W momencie, kiedy zaczęła się pełnoskalowa inwazja, działania kulturalne przekształciły się w jedną wielką akcję humanitarną i tutaj bez aktywnej współpracy z placówkami dyplomatycznymi poleglibyśmy na polu boju, dlatego że bardzo dużo wyzwań w tych szczególnie pierwszych dniach wojny musieliśmy przeżyć. Pani dyrektor, to spróbujmy usłyszeć pani ocenę wpisu, który czytał przed chwilą Artur Żak, Eliza Dzwonkiewicz. Przypomnę jeszcze te pierwsze słowa. Na swoim prywatnym profilu na Facebooku napisała tak: nie mogę już dłużej milczeć z miłości do własnej ojczyzny, nie mogę udawać, że nie widzę tych hańbiących Polskę działań na granicy polsko-ukraińskiej. Jak pani ocenia ten wpis konsul generalnej Rzeczypospolitej Polskiej z Lwowa? Wpis ten oceniam, że był to wpis bardzo potrzebny, też bardzo odważny. Pani konsul na pewno miała świadomość swoich słów i tego, co pisze. Pamiętajmy, że pani konsul odnosi się przede wszystkim do formy protestu, który obecnie na granicy się odbywa. Nikt nie kwestionuje tego, że sprawy rolników polskich są ważne, tylko pamiętajmy o formie i to, w jaki sposób ten protest się odbywa. Wysypywane jest ukraińskie zboże na drogę. Te wszystkie antyukraińskie, a bardziej prorosyjskie hasła naprawdę wzbudzają ogromne i kontrowersje, owszem, ale i też zastanowienie, czy tak naprawdę jest tam polski rolnik, czy tak naprawdę o to chodzi, czy nie jest to odrębnie sterowane. Pamiętajmy, że oba nasze narody są narodami, które bardzo cenią sobie symbole. Ukraińskie zboże dla Ukraińców jest czymś świętym. Nie tylko teraz, w tych czasach, gdy jest poniekąd zbierane pod bombami i wydobywane z polów, które są zaminowane, ale i też Ukraińcy nigdy nie zapomnieli wielkiego głodu na Ukrainie, gdy zdobywali to ziarno w ziemi, wyciągali go z największych jakichś wykopalisk i poszukiwali tego ziarna. Więc przede wszystkim chodzi tutaj o formę i wydaje mi się, że to był głos człowieka. To jest głos człowieka i jakąkolwiek funkcję nie pełnilibyśmy, powinniśmy przede wszystkim tym człowiekiem pozostawać. A człowiek mający wartości chrześcijańskie, kochający własną ojczyznę, po prostu nie może milczeć. To by było wbrew jego duszy. Co jeszcze chciałabym dodać? Pamiętajmy, że pani konsul nie wyjechała ze Lwowa nie tylko w czasie COVID-u, ale i też w czasie, jak zaczęła się wojna. Ona mieszka przez te ostatnie 2 lata w Ukrainie. Nie tylko jeździ z pomocą humanitarną w różne części Ukrainy, nie tylko to jest zachód Ukrainy, nie tylko dba o dyplomatyczną swoją misję, ale jest też blisko ludzi. Jest blisko Polaków mieszkających tam, szczególnie tych Polaków, którzy są najbardziej narażone na te trudności i te wyzwania, z którymi się borykają, czyli osoby starsze mieszkające we wsiach i w takich miejscowościach, gdzie po prostu trudno im się żyje. Ale jest to też osoba, która schodzi do schronów i słyszy wybuchy przylatujących rakiet. Szanowni Państwo, ja miałam, nikomu tego nie życzę i nie chciałabym, nikomu nie chcę tego życzyć, tylko chciałabym tylko tak przybliżyć swoje odczucie, kiedy ja słyszałam 2 razy takie wybuchy, jakby strzeliły wprost moje podwórko. Szanowni Państwo, wtedy zastygasz i nie myślisz tylko, nie potrafisz się poruszyć. Więc pytanie, czy ten protest, który odbywa się w takiej, a nie innej formie, nie powinien się odbywać pod gabinetami tych, którzy de facto decydują, a nie pomagać Putinowi takimi hasłami mówić i podkreślać nasze rozdziały. Naprawdę pamiętajmy o historii. Spróbujmy zajrzeć na te karty. Musimy być razem.
Sytuacja jest bardzo trudna, ale sytuacja jest wykorzystywana bardzo mocno politycznie i to trzeba uciąć. To trzeba uciąć i no nie da się milczeć. Jeżeli jesteś człowiekiem, nie można milczeć. Więc ja uważam, że post pani konsul był bardzo odważny, odpowiedzialny, ale i też potrzebny. Bardzo serdecznie dziękuję za tę opinię. Maria Osidacz, dyrektor Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, wcześniej Stanisławowi, osoba, która doskonale wie i rozumie, czym jest wojna, ale też rozumie, jaka jest rola konsula generalnego, bo jak Państwo słyszeliście, przez lata z konsulatem EP pracuje i konsulat pracę Polaków na Ukrainie wspiera. Bardzo pani dyrektor dziękuję. I teraz spróbujemy telefonicznie połączyć się z Lwowem, chociaż jak Państwo słyszycie Lwów, to pewnie myślicie Artur Żak, ale to nie będzie Artur Żak. Tym razem połączymy się telefonicznie z panem Januszem Balickim, prezesem Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi w Lwowie. Mam nadzieję, że pan prezes mnie słyszy. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, witam słuchacza Radia Wnet. Dziękujemy, że znalazł pan czas i możliwość w tej ciężkiej, skomplikowanej sytuacji, żeby z nami się połączyć. Panie prezesie, rozmawiamy na temat wpisu w mediach społecznościowych pani konsul generalnej Elizy Dzwonkiewicz, wpisu, który bardzo krytycznie odniósł się do formy protestu polskich rolników, do blokady granicy. Pan zna oczywiście panią konsul, współpracuje pan z panią konsul. Jaka to jest współpraca? Jak pan ocenia jako Polak mieszkający we Lwowie, zajmujący się na co dzień polską pamięcią na tych terenach? Jak pan ocenia osobę pani Elizy Dzwonkiewicz? Panie redaktorze, odbieramy pani konsul Elizy Dzwonkiewicz jako człowieka, który jest w pełni zaangażowany w sprawy polskie tutaj na ziemi lwowskiej i na Iwano-Frankowszczyźnie. Co do Elizy Dzwonkiewicz, to mam bardzo często okazję być w pobliżu, kiedy prowadzi rozmowy z stroną ukraińską przy okazji odwiedzin czyżby cmentarza obrońców Lwowa. Widzę, że zawsze jest zaangażowana i jako przedstawiciel państwa polskiego wszystkie duże i drobne sprawy. To, że umieściła ten swój tekst bardzo dramatyczny, odebraliśmy jego bardzo pozytywnie, ponieważ naprawdę jest zanurzona te problemy ukraińskie, walczącej Ukrainy. W latach, kiedy zaczęła się ta wojna, kiedy Polska przyjęła wiele uciekinierów z naszych stron. Oczywiście ten obraz pozytywny Polski był bardzo dobrze przyjęty wśród społeczności ukraińskiej. I teraz, szczerze mówiąc, takie zadanie ciosów w momencie, gdy broniąca Ukraina, to znaczy broni nie tylko swoje interesy, ale również interesy Polaków, ponieważ jeżeli płonie dom sąsiada, to oczywiście w każdej chwili powiew wiatru może się zmienić i podpalić i twój dom. Czyli Polacy powinni sobie też uświadomić, że teraz trzeba do końca pomagać Ukrainie, a trudne kwestie, które są nierozstrzygnięte, a jest ich dużo, to trzeba też prawdę powiedzieć, w tej chwili są po prostu, rozwiązanie ich jest na miejscu. I dlatego jesteśmy wdzięczni pani Lizie, że rozumie naszą sytuację tutaj. Broni oczywiście rację stanu Polski, ale również rozumie sytuację ukraińskiej strony i za to jesteśmy jej bardzo wdzięczni. W wielu sprawach, jak pani Osiadacz mówiła przed chwilą, konsulat generalny Rzeczypospolitej we Lwowie wspomaga miejscowych Polaków, rozwija się dobra współpraca ze stroną ukraińską, czyli jest budowany taki pozytywny obraz Polaka, Europejczyka. Ale dzisiejsze zachowanie się protestujących na granicy to zupełnie nie mówi o tym, że to jest, że to postępują Europejczycy. I tym jesteśmy bardzo rozczarowani. A pani Lidzie po prostu niski ukłon. I widzimy, że jest człowiek naprawdę wielkiego serca
i dba o interes i Polski, i Ukrainy. Janusz Balicki, prezes Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi w Lwowie, jest Państwa i moim gościem. Panie prezesie, zaczął Pan właściwie o tym mówić, ale ten protest, który odbywa się w Polsce, protest rolników, on ma swoje jakieś podstawy ekonomiczne. Pan czuje się przecież Polakiem. Co by Pan powiedział rolnikom, też Polakom, którzy protestują na granicy? Jaki Pan miałby do nich apel w tej sytuacji? Rozumiem, że to jest na pewno boli ich, powiedzmy, ale powinni po prostu wybrać inną formę protestu, czyli jest jakaś strona prawna. Być może oczywiście takie zachowanie wydaje mi się, że natychmiast rozstrzygnie ten problem, ale trzeba rozmawiać, bo są na pewno jakieś prawne sposoby rozwiązania tego konfliktu. Naprawdę nie uważam, że Ukraińcy chcą szkodzić stronie polskiej, ale powiedzmy ludzie, którzy rozumieją ten temat, powinni razem przyjąć jakieś postanowienia, żeby nie poszerzać ten konflikt i żeby tutaj nie panowały tylko emocje, ponieważ oni do dobrego nie prowadzą, a tylko przyjął wzajemny obraz i Polakę, i Ukraińcy. I tak mówi Janusz Balicki, prezes Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi w Lwowie, osoba, która dba o polską pamięć, pielęgnuje polskość, czasami w bardzo ciężkiej i skomplikowanej sytuacji, jak Państwo słyszycie, też dzięki pomocy Polskiego Konsulatu Generalnego w Lwowie. Panie prezesie, bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję również. I powróćmy do naszych korespondentów, powróćmy do rozmowy z Arturem Żakiem, z Wojtkiem Jankowskim. Arturze, ja trochę przepraszam, że ci przerwałem, ale już wiemy na pewno, że w tej części radiowej nie zdążymy poruszyć wszystkich zaplanowanych tematów, przenosimy ją na część YouTube'ową, także zapraszam Państwa do pozostania z nami, ale wróćmy do tego wątku, który poruszyłeś. Może nawet zrobię takie dodatkowe wprowadzenie. Przed chwilą dostałem screen wpisu w jednym z mediów społecznościowych użytkownika, który napisał tak: moje sympatie są powszechnie znane, sympatyzuję z polską racją stanu i uważam, że jej zdrajcy powinni wisieć. Dziękuję za uwagę. Pod spodem jest szubienica, a pod spodem jest mój wpis, który cytuję wpis pani konsul Elizy Dzwonkiewicz. I nie ma co ukrywać, że wiele osób, też znanych osób, w tym niektórzy tak zwani publicyści, jak Łukasz Warzecha, krytycznie ocenili postawę i wpis pani konsul. Każdy może krytycznie oceniać postawę pani konsul, czy też moją postawę. Każdy krytycznie może się odnosić albo pozytywnie do strajku rolników. Takie jest prawo. Problem tylko polega w formie wyrażania opinii, w formie także protestu. A niestety forma protestu jest formą, moim zdaniem, haniebną. Jeżeli organizatorzy pozwalają na umieszczanie tego typu plakatów, jeżeli notable państwa, przedstawiciele państwa polskiego występują ze scen, na których wiszą haniebne plakaty, to jest problem państwa polskiego, bo ja rozumiem, że ta ekstrema wśród rolników to jest bardzo nikły procent, tak? Rozumiem, że strajk ma swoje podstawy, tylko po raz kolejny powtórzę, strajk powinien polegać na tym, żeby utrudnić działanie władzy, a na daną chwilę, jak widzimy, blokada ukraińskiej granicy w żaden sposób władzy nie przeszkadza i to zarówno koalicji, jak i opozycji ta blokada nie przeszkadza, więc rolnicy niemieccy pojechali do Berlina, francuscy do Paryża, a Polsce na polsko-ukraińską granicę. Tyle mam do powiedzenia. Jeżeli organizatorzy i państwo polskie nie jest w stanie zapanować na tym, co się odbywa na proteście, no to jest mi po prostu przykro, a tak nie przykro, ja się po prostu boję. Artur Żak, przypomnę, Polak mieszkający we Lwowie. Wojtek, dwa słowa dla ciebie, bo już musimy kończyć. Podsumowanie tej sprawy. Podsumowanie, nie wiem, czy dobry jestem w podsumowywaniu takich spraw, ale jeżeli takie hasła pojawiają się, które były cytowane przez nas, pokazywane, to jest to prymitywne, haniebne i prostackie i to w ogóle jest
umieszczanie czegoś takiego jest działaniem pozbawionym wyobraźni, chyba że się ma bardzo złe intencje, bo to już działa, pojawia się w mediach społecznościowych, psuje bardzo nastroje. Mam relacje przecież z ludźmi z Ukrainy i to jest teraz główny temat rozmów. Po pierwsze, co się dzieje na granicy i po drugie, co Polacy umieścili na tych transparentach. To jest rzecz, nie chcę już dalej komentować, bo tutaj już cenzuralne słowa chyba nie wystarczają, żeby opisać to, co się dzieje. Gest pani konsul w sytuacji, kiedy dzieją się rzeczy haniebne. Teraz mówiąc, używając tego przymiotnika, nie mam na myśli samego protestu, ale formy, kiedy dzieją się rzeczy haniebne, ktoś musi ratować honor. Ja nie uważam, że dziennikarze nie powinni używać dużych słów, wielkich słów. Sam ich unikam, ale teraz w tej sytuacji tak powiem. Ktoś musi uratować polski honor, bo to nie pokrywa się z polską tradycją, z tym, ja wiem, że ci, którzy są tak zwanymi realistami, wiem, że z tym dyskutują, ale to też z tym, co kiedyś Agnieszka Romaszewska nazwała polskim brandem. Polski brand to jest walka o wolność. Myśmy to zwracali na to uwagę wiele razy, byliśmy lojalni i braterskie mieliśmy czyny wobec Węgrów w 56 roku, w innych sytuacjach, a teraz okazuje się, że zachowujemy się, część z nas, jak, to nie jest moje porównanie, Artura Żaka chyba mogę to zdradzić, jak dokerzy angielscy, gdy bolszewicy szli na Warszawę. Dziękuję. Znam, chyba nawet mogę powiedzieć, że dobrze Wojtka Jankowskiego. Wydaje mi się, że jest to osoba, którą ciężko jest wyprowadzić z równowagi i na pewno jest ciężko spowodować, żeby publicznie w swojej działalności dziennikarskiej wygłosiła sądy. Zazwyczaj to są po prostu relacje, opowieści, a tym razem usłyszeliśmy sąd, który jest bardzo ważny i istotny. W tym czasie dostałem też odpowiedź na mojego tweeta od Łukasza Warzechy, do tego odniesiemy się zaraz. Przypomnę, że rozmawiamy o sprawie wpisu konsul generalnej Elizy Dzwonkiewicz, konsula generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie, wpisu, który, jeszcze raz to podkreślmy, zwracali na to uwagę nasi też rozmówcy, bardzo ostro odniósł się do formy protestów, ale nie oceniał samego protestu, bo rozumiemy, że każda grupa zawodowa, i pani konsul też to chyba rozumie, że każda grupa zawodowa do protestu ma prawo, tylko czy ten protest powinien odbywać się na granicy. To jest ta rzecz, która została oceniona i została dzisiaj też oceniona przez mieszkańców, polskich mieszkańców Ukrainy, którzy na co dzień mają wiele problemów, wojnę, mają też walkę bardzo często z różnymi przejawami i problemami, jeśli chodzi o upamiętnienie polskie miejsca, o co bardzo często też wielu naszych dyskutantów się upomina, ale dzisiaj mają też realny problem z tym, co dzieje się na polskiej granicy. Nie wiem, panowie, czy chcecie do tej sprawy coś dodać. Ja, Wojtku, powiedziałem, żebyś podsumował, więc właściwie to sprawę powinno zamknąć, ale jeszcze może ostatnie słowo dla Artura Żaka i przejdziemy do kolejnego tematu. W rzeczy samej, Pawle, zarówno Marysia Osidacz, pani dyrektor ze Stanisławowa, jak i pan prezes Janusz Balicki powiedzieli w sumie wszystko, co miałem na myśli. Warto być przyzwoitym człowiekiem.